Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na placki z kurczaka z rosołu, czyli proste i szybkie w przygotowaniu danie obiadowe, idealne dla całej rodziny. Oddzielone z kości mięso z kurczaka z rosołu kroimy na mniejsze kawałki. Włoszczyznę z rosołu, czyli marchew, pietruszkę i seler, kroimy w niewielką kostkę. Czerwoną cebulę drobno siekamy. Pokrojonego kurczaka przekładamy do miski. Do kurczaka dodajemy pokrojoną włoszczyznę z rosołu, posiekaną cebulę, jajka, jogurt oraz mąkę. Całość doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Na patelni z dobrze rozgrzanym olejem smażymy małe placki z obu stron na złoty kolor. Po usmażeniu odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.